Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kiedy dyskutujemy o uchwale, która werbalnie ma wesprzeć rząd polski w negocjacjach nowej perspektywy finansowej, cisną mi się na usta dwa sformułowania. Lepiej późno niż wcale, ale również czy nie procedujemy rychło w czas. Kiedy w kwietniu przyjęliśmy uchwały jednobrzmiące praktycznie Sejmu i Senatu, które mówiły o tym, że uzyskanie określonych koncesji ze strony Unii Europejskiej nie jest naszym przywilejem ani też łaską możnych, tylko wynika z konstrukcji prawa unijnego, to nie zostało wykorzystane przez naszych negocjatorów. Gdyby tego typu uchwała była procedowana i przyjęta wcześniej, pozwalała również określić inną taktykę negocjacyjną, inny poziom rozmów z tymi, od których de facto będzie zależało, jaki ostatecznie będzie kształt budżetu Unii Europejskiej. To nie zostało wykorzystane. Dlatego proszę wybaczyć, ale wydaje mi się, że tu nie chodzi o faktyczne wsparcie rządu, a o rozciągnięcie odpowiedzialności za potencjalną klęskę również na parlament.